Cześć, witajcie. Dawno was o nic nie pytałem, zatem pora to zmienić. Pytanie, które chcę wam zadać, nurtuje mnie od pewnego czasu za każdym razem, kiedy testuję smartfon o podwyższonej wytrzymałości. Na przykład taki. Teraz testuję ten i na kanwie przygotowań do tej recenzji postanowiłem was o coś spytać. Was, konsumentów. Zwróćcie uwagę, że z reguły w przypadku telefonu, który jest wzmocniony, czy to pogrubiony, czy podgumowany, czy wodoszczelny, w każdym razie w przypadku urządzeń klasy rugged, mamy do czynienia z nie najbardziej wyśrubowanymi specyfikacjami. Zazwyczaj tam są pakowane ekrany LCD, bardzo rzadko zdarza się AMOLED i zazwyczaj tam są takie dosyć przeciętne aparaty fotograficzne. To jest w zasadzie regułą i nie przypominam sobie, aby w tej chwili na rynku był jakiś smartfon o totalnie flagowej specyfikacji, ale jednocześnie o wzmocnionej konstrukcji. I teraz pytanie do was, konsumentów. Czy to jest wasza wina? Czy to wy chcecie godzić się na pewne kompromisy, szukając telefonu wytrzymałego i za tą wytrzymałość oddajecie flagowy procesor, świetny ekran, doskonałe aparaty fotograficzne? Idziecie po prostu na ten kompromis, bo takie są wasze oczekiwania. Czy wy, jako nabywcy, potencjalni nabywcy wzmocnionego telefonu, nie chcecie tych super bajerów, bo są wam niepotrzebne? Czy może po prostu producenci w coś tu brzydkiego tną i zabierają wam wysoką wydajność, świetny ekran, świetne aparaty w zamian za wytrzymałość obudowy. No i teraz pytanie do was. Jak to wygląda z waszej strony? Czy rzeczywiście kupujecie twardziela i nie zależy wam na dodatkach, czy jednak chcielibyście mieć twardziela, ale totalnie flagowego i bylibyście gotowi za niego oczywiście odpowiednio więcej zapłacić? Piszcie w komentarzach, strasznie jestem ciekaw waszej opinii. Dzięki i do zobaczenia niebawem. Hej!